Zagraliśmy pierwsze 20 minut, tak jak gdzieś tam zakładaliśmy i wydaje mi się, że jak równy z równym. No wiadomo, no, my potrzebujemy trochę czasu na wyeliminowanie tych wszystkich błędów, na zgranie się, na cały czas się poznajemy na treningach. Nasze przygotowania, nasza kadra, gdzieś to wszystko było zachwiane. Ale tak jak mówiłem, no pierwszy mecz może w Warszawie nam nie wyszedł, drugi z Lubawą już może mimo porażki już ta gra również wyglądała całkiem nieźle, mimo tego, że nie strzeliliśmy żadnej bramki. No i strzelamy dwie bramki i do, tak jak mówię, no tam do 35, 4 minuty wynik cały czas oscylował między remisem. Przede wszystkim chciałem podziękować bardzo tym chłopakom. No to są chłopacy no name. Dzisiaj pokazali, że jednak ambicja, wola walki, zaangażowanie coś dają, jakieś owoce. Ja jestem bardzo zadowolony, mega zadowolony z tych zawodników. Tak naprawdę to naprawdę czuję się wygranym. Naprawdę to, co przez tydzień tylko miałem okazję pracować z tymi zawodnikami, to naprawdę jest mistrzostwo świata, że potrafiliśmy przez tydzień tej pracy stworzyć taki zespół, żeby się przeciwstawić tak dobrej drużynie, jako jest Piast Gliwice. Tak? Na pewno przede wszystkim troszeczkę tych braków kadrowych. Nie mamy takiej wyrównanej kadry. Mam jakiś tam trzon zespołu, ale no, tych zmienników na dzień dzisiejszy no, nie posiadamy. No, staramy się dopiero to wszystko poukładać. Myślę, że z dnia na dzień pracą będzie coraz lepiej i jest potencjał w tym zespole. No, niektórzy nas skazywali już na porażkę, a jednak tak jak dzisiaj było widać, no, gramy w futsal i potrafimy się przeciwstawić najlepszym, tym, którzy celują gdzieś tam w pudło. Ja powiem tak, pada pytanie, na ile to Panowa nam zawiesiła wysoko poprzeczkę, a na ile my ją sami wysoko sobie zawiesiliśmy. Po pierwsze, no to jest wiadomo, pojedynek derbowy, no, Panowa grała bardzo defensywnie, broniła się praktycznie przez 99% tego spotkania, bardzo głęboko. Wiadomo, że w takich meczach się ciężko gra. Mieliśmy swoje sytuacje, szkoda, że dopiero tak późno je wykorzystaliśmy pod koniec meczu. Popełniliśmy jakieś tam dwa błędy, po których Panowa strzeliła bramkę, natomiast no, najważniejsze, że ten mecz wygraliśmy. Tak? Proszę też pamiętać o tym, że u nas dzisiaj nie grało trzech podstawowych zawodników, którzy są na kwarantannie. Mimo tego mogliśmy przełożyć to spotkanie, chcieliśmy ten mecz dzisiaj rozegrać. Myślę, że też trener dał szansę dzisiaj pograć chłopakom, którzy tej okazji wcześniej nie mieli. Najważniejsze są trzy punkty. Piast wygrywa dzisiaj. Myślę, że wygrywa pewnie zasłużenie. To, że mecz był ciężki, no, taki jest sport. Jedne mecze są łatwiejsze, drugie są trudniejsze. Natomiast nikt się przed nami nie położy. Tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, to my mamy dzisiaj komplet punktów i jesteśmy na czele tabeli. Także no, będzie nam na pewno coraz trudniej. Yes, for us, we prepare one match, always the next match, during the week and try to win this match. Then we think about the other, but we must check this because today I didn't like it. I didn't like the performance of some players because they I think, but we must talk about this because they were thinking that is a derby, is the match of the city, and they think that for them in his brain, even if they don't say this, they think that is the final of Champions League. It's not. It's only one more match. It's my mistake because during the week I didn't understand this. I must have understand this, and that's why what our problem. We were a lack of mobility. It's not easy because the other team was all the match waiting for us. It's not easy when you play against a team like this.